powstanie tam strefa, wykupywane są obszary. Myślę, że już w przyszłym roku będziemy widzieć efekt. Także taka propozycja wymyśla, żeby nadać imię tej nazwy tego fragmentu 400 metrów tej ulicy, żeby już figurowała przy jakichkolwiek wnioskach czy coś, żeby ktoś będzie się meldował, firmy będą musiały się zarejestrować, żeby już ten adres był już taki znany. A chciałem się spytać, ta węgierska wizja na terenie Starego ma określony przebieg w Pani zagospodarowania? Wszystko jest, ma za... Ma wszystko jest, a jest studium wykonalności, zrobił to Nowy Sącz. Jest tam rondo, czyli parametr. Na terenie Starego Sącza, przebieg w planie zagospodarowania. Wszystko jest, wszystko jest. Zgodne na to robiliśmy bilansowanie złoża, bo po prostu Krzek nie miał zbilansowany, miał wyeksplorowane złoża, ale niezbilansowane. W tym roku zostały to już zbilansowane złoża, czyli przygotowana jest do inwestycji droga. Nawet mówię, że to rondo i ten odcinek, fragment, o którym przed chwilą mówiłem, to właśnie jest połączenie z węgierską ulicą. Do tego ronda będzie węgierska Bistrogi. Po wiadomo, jak się zjeżdża. Przepraszam, a ta droga będzie szła aż do Sony osiedla, tam tym tyłem od pana Maciuszka, tam w stronę pana Gądka, tam cały ten będzie szła. Na razie dojdzie fragment, bo musieliśmy podzielić, dochodzi do Gądka. Na razie do Gądka. Do Gądka będzie realizowana w tym momencie. Później, jako pierwszy etap. A później ona jest w planie poza miasto. Idzie poza miasto. Poza miasto i wychodzi tam przy po prostu Biedronce. Przy Biedronce wychodzi, bo ona, tam jest przewidziany ten obszar, tak jak to jest lata, to jest przewidziane. To znaczy, ten fragment, o którym mówię, czyli 430 i 150 metrów, czyli pochodzimy do Gądka, będzie zrealizowany, powiedzmy, żebym nie mówił gołosłowny, był do 2018 roku. Czyli 2018 będzie robiony fragmentami, bo będziemy go robić najpierw na zasadzie takiej, że będziemy to żwirować, żeby przejazd był i za te środki, no wiadomo, mamy środki unijne, ale zanim to wszystko, powiedzmy, zostanie, wiemy jak to jest w doświadczeniu, że niby są pieniądze, ale czeka się na wykorzystanie, na zrobienie tego wszystkich przetargów, tego wszystkiego. Myślę, że 2018 to jest taki rok, gdzie ta droga może być już wykonana w całości. I ta cała ta infrastruktura pójdzie wzdłuż kanalizacji. Tak. Dlatego tak jest przygotowane, że ta droga jest szersza. 15 czy 20 metrów to będzie? To jest szerokość 15 metrów. 15 metrów wycinamy działki. I już mamy wycięte do samego pana Żaweckiego, czyli prawie do Gądka. Działkę przed Gądkiem jest, bo to były zgody, wszyscy się zgodzili, mieszkańcy, nie było na problemu, wycięliśmy, zapłacili 2000 za ar każdemu i ta droga jest, powiedzmy, drożna, można po tym jeździć. W tej chwili robimy projekt, bo musimy projekt, żeby to zrobić, żeby to zalegalizować. I w drugą stronę to